Dzisiaj będę mówić na temat projektu Bluebeam. Jest to jedna z teorii spiskowych. Ja szczerze nie jestem jakąś wielką zwolenniczką, nie wierzę zwykle w takie rzeczy, ale to, co idzie odkryć, jak się wyszukuje informacji na ten temat, to po prostu rozwala system. Ja jeszcze kilka lat temu, jak pierwszy raz słyszałam o tym projekcie, to wtedy myślałam sobie, okej, dobra, coś w tym pewnie jest prawdy, ale większość tego to jest bajka. Teraz jak projekt ten składa się ogólnie z czterech tak jakby etapów i jak teraz zaczęłam wyszukiwać informacji, to po prostu brak słów i jest to no, przerażające po pierwsze, ale też no, bardzo ciekawe i jestem ciekawa, co inni ludzie sądzą na ten temat. A więc projekt Bluebeam jest to projekt NASA oraz Narodów Zjednoczonych, który ma na celu obalenie wszystkich religii świata i wprowadzenie jednej religii, gdzie wszyscy na Ziemi będziemy wielbić tego Zbawiciela, jednego Boga. Oprócz tego będziemy mieli jeden rząd, który będzie panował nad wszystkimi i będziemy tak właśnie sobie żyli ładnie, szczęśliwie, podporządkowani tam jednej osobie. Projekt ten został upubliczniony pierwszy raz przez Siergieja Monasta. Był to kanadyjski dziennikarz, który w 1995 roku wydał książkę o tym samym tytule, czyli projekt Bluebeam. Rok później wydał też książkę, która była bardzo popularna. To było Toronto Protocols 666, gdzie ujawniał sekrety masonerii. I teraz kilka słów o tym Siergieju. Przedtem on pisał książki, ale odkąd zaczął właśnie wchodzić w te różne tajne informacje, został nachodzony, notorycznie został nachodzony przez policję. Został aresztowany kilka razy za rozpowszechnianie zakazanych informacji. Też taka ciekawostka, w 1996 roku, bo on wcześniej, jego dzieci były nauczane w domu przez niego, a w 1996 roku te dzieci mu zabrano, gdyż stwierdzili, że ma on na nie zły wpływ i córka aż do jego śmierci, nawet chyba później, w ogóle nie została zwrócona rodzinie. Dzieci zostały tak jakby własnością państwa. Śmierć Siergieja też jest bardzo nietypowa, że tak powiem. Zmarł on w 1996 roku. W grudniu był on aresztowany. Przetrzymali go w areszcie przez noc. Musieli go oczywiście wypuścić, bo jak zwykle nie mieli nic na niego. A po kilku godzinach, jak już był w domu, dostał zawału serca i zmarł. Więc no, mówi to też samo za siebie, tak? I śmieszne dla mnie jest to, że rząd właśnie, wszyscy mówili, że to, co on upublicznia, to jest wszystko niepoważne, to nie jest prawda i tak dalej. No ale z drugiej strony co chwilę był aresztowany, był notorycznie nachodzony i w ten sposób, w jaki on zmarł, też daje dużo do myślenia. Projekt Bluebeam ma składać się z czterech etapów. Pierwszym z nich to są wywoływanie sztucznych trzęsień ziemi. Ja jeszcze do niedawna nie wierzyłam, że ludzie mogą być na tyle źli, żeby wywoływać trzęsienia ziemi, gdzie giną tysiące osób. Ale po obejrzeniu konferencji prasowej, która była w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, to była w sumie konferencja Disclosure Project, która dotyczyła UFO, ale był również tam Eric Hecker, który pracował na Arktyce w latach chyba to było 2010-12 i on właśnie mówił o tym, że na Arktyce testowali nową broń, która przypadkowo wywołała kilka trzęsień ziemi w różnych częściach świata. Między innymi to było trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii. I w tym projekcie Bluebeam, już to nie będę więcej mówić na ten temat, bo dla mnie to jest w ogóle niepojęte. W tym projekcie Bluebeam te trzęsienia ziemi mają ujawnić różne pomniki, świątynie w różnych częściach świata, które mają świadczyć o tym, że tysiące lat temu była jedna religia na świecie i ludzie ją wyznawali i wszyscy żyli ładnie, w harmonii. Był jeden Bóg, Zbawiciel i tak dalej, i tak dalej. I to ma właśnie wpłynąć na nas i na to, że te wszystkie religie, które istnieją teraz, to jest wszystko kłamstwo, nieprawda i powinniśmy wierzyć właśnie znów w tego jednego Boga. Unfortunately, I have other bad news. The season that I was there, 2010 to 2011, we converted from construction to operations and maintenance in both the elevated station and the detector array. Unfortunately, when they first fired it up, that was when we had the earthquakes in Christchurch, New Zealand. There was two incidental shots before they were able to target it correctly,
This is an earthquake generating device as well. This is the weapons of war that we have to deal with now and what Raytheon's hiding.